nie jestem po to, żeby spełniać oczekiwania. Ale wiesz co, ale to jest dla mnie też nieciekawe, ale to jest też, ty mówisz chociażby w wywiadzie u żurnalisty, którego serdecznie pozdrawiamy, że ty się składasz właśnie z jakichś paradoksów. No bo ty jedziesz na, tym, na tej kontrowersji, może ona, znaczy, ona najbardziej była szokująca na początku. Mnie się osobiście wydaje, że ty do siebie taką kilka... On tak, nie, on to robi z premedytacją, bo chce zwrócić na siebie uwagę. Hektor, proszę, wychodzimy ze studia. Wychodzimy ze studia, chodź. Chodź, ja cię tutaj... No i proszę państwa, on wie, kontrowersyjnie. On wie, jak zwrócić na siebie uwagę, też chce być gwiazdą po prostu. Tak. A tu nie wiem, gwiazda jest tylko jedna. Nie, no gwiazda, on też jest gwiazdą, gwiazdą, no tak. swoje no pięć tak, też tak, ma. No właśnie, też występuje w twoich klipach, czy tam w jednym na pewno wystąpił. Kontrowersje. I właśnie ty, że właśnie te paradoksy, właśnie z jednej strony ta kontrowersja, która była najbardziej na początku. I powiedz mi tak, bo ja tak intuicyjnie czułam, że ty taką szerszą widownię do siebie najbardziej przekonałeś, występując na festiwalu piosenki rosyjskiej, śpiewając Oczy Czorne. Ale wiesz, że ja też mam takie wrażenie.